co jedynka przygotowała dla Państwa na dzisiejszy sylwestrowy wieczór. Mamy nadzieję, że pozostaną Państwo z nami do samego rana. Już za chwilę Wojciech Mann i Krzysztof Materna w MDM. W kolejnym odcinku serialu Beverly Hills rodzina Welshów przygotowywać się będzie do świąt Bożego Narodzenia, napotykając na szereg trudności. Jak z tego wybrną, dowiemy się przed 18. Tuż po filmie wiadomości dla wszystkich zrozumiałych. A w wieczorynce przygody dzielnego strażaka Sama. Po wieczorynce naszym gościem będzie Jerzy Połącki. Główne wydanie wiadomości o stałej porze. Po nich wysłuchamy orędzia noworocznego prezydenta Rzeczpospolitej Lecha Wałęsy. 5 minut po 20 naszym gościem będzie jedna z najbardziej kochanych przez publiczność gwiazd estrady teatru, pani Hanka Wielicka. Po rozmowie znakomita komedia rodzinna. 5 pokoleń Bachmanów zmagać się będzie z przeróżnymi kłopotami codziennego życia. W roli głównej wystąpi znakomity komik Steve Martin. Gorąco polecamy ten film pełen ciepła i humoru. Po filmie gościć będziemy w studiu jedną z najpopularniejszych w Polsce par małżeńskich, Halinę Kunicką i Lucjana Kedryńskiego. Światowe przeboje w wykonaniu polskich artystów w rewii sylwestrowej Tango Gwiazd. Dobre sylwestrowe rady Tadeusza Drozdy, 25 minut przed północą. A punktualnie o północy złożymy Państwu życzenia noworoczne. Jak co roku po północy w jedynce Szopka Noworoczna Marcina Wolskiego i Marka Majewskiego. Tym razem zamiast kukiełek występować będą aktorzy w maskach. Będziemy świadkami balu pretendentów do prezydenckiego fotela. Kandydatury komentować będą Adam Michnik, Tomasz Wołek i Piotr Wierzbicki. 15 minut po pierwszej emocjonujący i dramatyczny thriller. Para małżonków podróżując po Meksyku powoduje wypadek samochodowy. Nie informując nikogo, zostawiają ofiarę na szosie. Po pewnym czasie pojawi się w ich domu tajemniczy nieznajomy, który... A powiedzmy tylko tyle, że postać ten zagra gwiazdę kina akcji Rutger Hauer. Wypadek zdarzył się na Pskowiu. Wydawało się, że nie było żadnych świadków. Jednak zjawił się on. Wdarł się w ich życie. Żądał coraz więcej. Rutger Hauer, Rebecca de Mornay, Ron Silver. W filmie Nieoczekiwany atak. Dziś o 1:15. Najsłynniejsze przeboje z stylu disco polo za 10:03. Jim Kelly to jeden z najsłynniejszych tancerzy i choreografów. Jest autorem takich słynnych musicali jak Amerykanin w Paryżu czy musical wszechczasów Deszczowa piosenka. Zaproszenie do tańca to spełnienie jego marzenia o filmie, w którym jedyną formą wyrazu byłby taniec bez żadnych dialogów. Zaproszenie do tańca dzisiaj 20 minut po trzeciej. Zaproszenie do tańca. Amerykański film muzyczny z roku 1957. Reżyserii i z udziałem tancerza i aktora Gina Kelly'ego. Gwiazdy hollywoodzkich musicali. 3 porywające impresje baletowe z niezapomnianym wykonawcą deszczowej piosenki. Zaproszenie do tańca. Dziś o 3:20 w nocy. Będziemy dzisiaj z Państwem do samego rana. Zapraszamy do pozostania z nami.